Damian Janikowski przed KSW 84 w Gdyni. No, pierwszy taki chyba, pierwsza walka już takim w pełnym obozie przygotowawczym w Skrze chyba, z tego co się orientuję. Dobrze mówię? Dokładnie. Już można powiedzieć od stycznia, albo można od zeszłego roku, październik, listopad, mocno trenowaliśmy już w nowym klubie na Skrze. No tutaj ja od stycznia zaczynając swoje treningi, no niestety marcowej walki musiałem do marcowej walki nie podszedłem. Musiałem się zaleczyć, kontuzje, które już przez lata dziś wychodziły jeszcze z zapasów, no a teraz po prostu dały mocno o sobie znać, także można powiedzieć, że jestem w takim podwójnym gazie, bo można powiedzieć, że do dwóch gal się przygotowywałem, ale do tej tak konkretnie. No to spytam o tą galę, do której się nie przygotowywałeś, czyli Stadion Narodowy. Gdzieś tam żałujesz, że nie udało się drugi raz wyjść? Wiesz, jakby pomyśleć tak bardzo tylko mocno o tym, że tam nie zawalczyłem, no to gdzieś moje chęci i jakby wyrażałem się ku temu, żeby wystąpić w tej gali. No wiadomo, jakby miałem wcześniej bazową galę swoją marcową, kontuzja wypadłem, więc możliwe, że w KSW jakby nie chciało ryzykować to, żeby przebieg mojej rehabilitacji gdzieś tam, nie wiem, nie doszedł do skutku, żebym się nie zrehabilitował. Druga sprawa jest taka, że mieli swoje twarze, swoje nazwiska, którym gdzieś tam zagwarantowali tą walkę. Także to rozumiem. No i trzecią rzeczą, myślę, że którą rozumiem, no tych gal jest 12, tak? Co galę trzeba jakieś dobre nazwisko wstawić, jakieś bardzo dobre zestawienie, jeśli chodzi o kartę walk. No i padło na to, że Lipiec, tutaj duże nazwisko, ja plus Cezary Kęsik. Myślę, że tutaj trybuny zostaną poruszone i oczywiście cieszę się, że jestem na tej gali jakby wyróżniony dosyć mocno dużym nazwiskiem. No i tak co gale ktoś musi być. To spytam o te przygotowania w Skrze, jak to wyglądało, czy uważasz, że ta zmiana gdzieś tam na plus, no, czego możemy się spodziewać, czy to będzie nowy Damian Janikowski, czy wszystko zostaje po staremu, tylko po prostu klub zmieniony, czy jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiesz, generalnie to już trochę stare śmieci odgrzewasz, dlatego że wiesz, jakby ten klub to już dawno trenujemy i było wiele jakby wywiadów, jak trenujemy. Ale twoja pierwsza walka. No dobra, okej. Okay. Jakby no nic się nie zmieniło, znaczy może inaczej, w treningu i jakby w sposobu prowadzenia treningów, to co przerabiamy, jaki jest plus zespół, plus jakby rzeczy takie bardziej techniczne pod zawodnika, żeby był bardziej sprecyzowany i bardziej jakby lepiej się przygotował do swojego zawodnika, gdzie mamy program swój jakby na platformie, w aplikacji, gdzie czytamy, oglądamy filmy, czytamy komentarze trenerów, wiesz, to jest taki, na taki duży plus przyszło. Zrobił to nasz kolega informatyk, Francuz też i trener i zawodnik, Hugo. W klubie, także to jest taki, wiesz, jakby dodatkowy plus, bo to jakby, wiesz, trenerzy analizując wszystko zapisują notatki, każdy zawodnik jest podpięty pod tą aplikację, sobie czyta, no mówię, jakby sposobność treningów, jakby dużo więcej elementów techniki, walki, sparingi, połączenie z klubem Unique Fight Club, także no to dało nam, myślę, że dużo, dużo więcej, a przy okazji, jak się już znowu to powiem, jak się rozleciał trochę klub WCA i powstała Skra, to myślę, że zawodnicy z WCA i w Skrze, każdy myślę, że wyszedł na bardziej plus, bo jest tych mniej zawodników, jest więcej trenerów. Nasi trenerzy mogą się skupić na mniejszej ilości zawodników, co jest łatwiejsze dla trenera czy dla trenerów niż mieć całą chmarę i czasami wybierać, czy rodzina, czy jeden zawodnik, czy drugi, bo te walki gdzieś tam się nakładają. Jakby wszystko poszło na plus, przygotowania bardzo dobre, ja mówię, już bez kontuzji, na razie nic mnie nie boli, także jest okej. Okay. To ja tylko doprecyzuję, że jakby tylko o ten aspekt sportowy chciałem dopytać, nie szukam tu żadnych dymów, w każdym razie chciałem spytać o Czarka, no bo wydaje mi się, że jesteście takimi zawodnikami, że ciężko was skończyć i jednego i drugiego, więc czy możemy się, jakby, czy to jest taki pewniak, że to będzie pełen dystans, czy ty jakby, no jesteś gotowy na pełen dystans, ale co będzie, to zobaczymy. So, myślę, że jesteśmy obydwoje gotowi na pełen dystans, co na pewno Czarek udowadniał nie raz. Ja zacząłem bicie też w pełnym dystansie, też robiłem walki, ale myślę, że ta walka szybciej się skończy i któryś po prostu się więcej gdzieś tam zmęczy, zdobędzie pozycję, w której będzie mógł kończyć ten pojedynek. Także tak to widzę. Jeśli chodzi o mnie, to stawiam na drugą rundę.
Nie bym chciał tylko doprecyzować, czy trenujesz tylko i wyłącznie na skrze, bo pamiętam, był taki okres, kiedy powróciłeś do Wrocławia i też łączyłeś to z treningami u Mateusza Dubiłowicza w Bonsai MMA. Ale to wróciłem dokładnie na rok czasu do Wrocławia, także tam znalazłem swoje miejsce i rzeczywiście trenowałem w klubie Bonsai pod skrzydłami Mateusza Dubiłowicza, ale po tym roku czasu stwierdziliśmy z żoną, że jednak nasze miejsce dużo lepsze do życia naszego plus naszych dzieci będzie Warszawa, więc wróciliśmy do Warszawy. W tym czasie akurat trwał rozłam klubu, dokonałem swojego wyboru i zostałem i poszedłem do Skry za moimi trenerami i przyjaciółmi. I tyle. Chciałem właśnie dopytać, czy po prostu w dobrej komitywie gdzieś tam z Bonsai zrezygnowałeś? Słuchaj, wyprowadziłem się z Wrocławia, także no, to jest automatyczne, że przecież nie będę jeździł do Wrocławia, do klubu, a chwalę ten klub, są fajni ludzie, dobrzy zawodnicy, mądrzy i spoko trenerzy. No a wracając do Warszawy, no wiadomo, no tutaj decyzja była, żeby pójść do Skry. Połączyliśmy się trochę z Unikiem, także tam, gdzie jest Radosław Paczuski, i inni zawodnicy, także wychodzi nam to dużo na plus. Ja to spytam o tą sytuację w kategorii średniej, no bo właśnie trochę na tej gali Koloseum się wydarzyło, no bo i poznaliśmy mistrza tej kategorii i właśnie Radek Paczuski walczył z Michałem Materlą, no więc jak widzisz przyszłość tej kategorii, jakbyś tak się mógł zabawić, nie wiem, trochę w matchmakera, plus właśnie może, no jako że się znacie z Radkiem, ocenił, z czego wynika ta porażka jego z Michałem, no bo był teoretycznie faworytem według wielu. Już jakby trochę te walki nie mnie oceniać, bo wiadomo, no ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, tak? Nawet jakby moje zdanie jest takie, że to był trochę nie fart. Radek biegł jakby bić się z nim, dobić go, bo Michał już był w tarapatach, a druga sprawa jest taka, że nie wolno nigdy Michała teraz lekceważyć, tak? I z tego co wiem, to Bartek Fabiński powtarzał przed walką Radkowi, żeby się jakby na pałę nie rzucał na niego, bo to zawsze gdzieś Michał już ma tak ciało przystosowane do tego, że nawet jak jest w amoku, czy widzi gwiazdki, to i tak to ciało chce uderzać, tak? I bije tego sierpa prawego, no przegrał, no wiesz, tutaj też pewnie stres, tłum, sama walka z Michałem, stadion, ciśnienie, wiesz, jakby cała atmosfera na pewno spowodowała to, że ten mózg zareagował inaczej, że szybciej go spięło, szybciej go odcięło i po prostu, wiesz, Michał jakby wiadomo dobił go. Jeśli chodzi o kategorię 84, super, bo kiedyś jakby brakowało zawodników, tak, jakieś te turnieje były robione, było na staw 4 czy 5 w wadze. No nagle tutaj się okazuje, że już jest ponad dziesiątka, bo i więcej tych zawodników, którzy poprzychodzili z kategorii niższej, 77 kg, także jest z kim się bić, jest gdzieś tam jakby, wiesz, składać te drabinki z tymi zawodnikami, jedni wygrywają, drudzy przegrywają. No i tak się składa fajnie, że widzisz tutaj numer 8 z numer 6 się bije i zaraz można piąć się wyżej. A to kogo byś widział teraz dla Pawła Pawlaka? No wiesz, to jest ciężko powiedzieć, no tam, no wiadomo, no blisko jest Michał Materla, pytanie czy on chce się bić, pewnie chce się bić. No on chyba chce, no ale bliżej jest Mamet rankingowo. No, wiesz, Mamet pewnie nie szuka tej walki, pewnie opasy, nie wiem, pewnie mu nie zależy, ale może wiesz, jakiś ekstra fight taki zrobię, może opas, może jakoś tak po prostu, no jest cały czas gdzieś ten Tom Breeze wysoko. Także może ich tutaj walkę zrobią, bo myślę, że do rewanżu tak szybko nie dojdzie pomiędzy Pawlakiem, a tutaj zapomniałem nazwiska, z Tomkiem Romanowskim dokładnie. Temat twojej walki z Cezariuszem był podsycany już w przeszłości po jego zwycięstwie z Kubą Kamieniarzem oraz Aleksandarem Iliczem. Wtedy dosyć sporo się o tym mówiło. Ale czy dopiero teraz jest pierwsza w historii oferta dla ciebie i dla Czarka na tę walkę, czy kiedyś już były takie rozmowy? Nie było wcześniej. Oczywiście sam myślałem, że szybciej dostanę tą walkę. Dziś przewidywałem to, że Czarek nawet wchodząc tutaj do KSW i jakby wiesz, wygrywając swoje pierwsze pojedynki, gdzieś tam przyjdzie mu czas, żeby zbierzyć się ze mną. Przyszedł teraz. Po takim czasie, wiesz, on wiadomo wygrywał, ja gdzieś tam wygrywałem, przegrywałem, on wygrywał, aż w końcu dwie przegrał. Ja też jestem gdzieś tam poprzegrany, więc to gdzieś tam pasuje i się zgrywa. Jak mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. Damianie, jeszcze chciałbym zapytać o twoją predykcję, o twoją percepcję na pojedynek w walce wieczoru, czyli Phil de Vries i Szymon Bajor. Wiesz co, jakoś nie śledziłem Szymona, więc nie wiem, w jakiej jest dyspozycji. No tutaj de Vriesa ciężko jest przejść, bo to jest wielki chłop i ile on błędów by nie popełnił, to jego jednak ta siła i masa i umiejętności zapaśnicze
pozwalają na to, że wychodzi z tej opresji i swoje gdzieś tam walki zwycięża. No, co mam powiedzieć? Myślę, że no wiesz, jak go Szymon nie ustrzeli, nie znokautuje go, jeżeli go nie trafi, no to pewnie go De Vries wywróci, zmęczy go w parterze i go tam ubije, nie? Czy Federacja KSW liczy do twojego rekordu wygraną z Mateuszem Kubiszynem? Nie wiem, z tego co widziałem jest 8-5 zapis, więc normalnie jest liczona do rekordu. W KSW chyba nie, na Tapologii chyba faktycznie jest liczona. A pamiętam, zresztą, mam to w nosie. Bo pamiętam walka Artura Szpilki z Denisem, no jednak nie była zaliczona, jeśli chodzi o grafiki KSW. Mało mnie to interesuje. Wiadomo, że KSW robi swój ranking, liczy jakieś tam walki gdzieś tam po swojemu, więc jakieś tam swoje zasady mają. W ogóle się tym nie interesuje. No dobrze, no to co, to powodzenia w tym ostatniej części jeszcze tam zbijania wagi, no i powodzenia w sobotę. Dzięki, dziękuję.